A jak to jest z tym koronawirusem obecnie na 10 marca? Wiemy, że już są pierwsi zakażeni w województwie lubelskim. Nie panikujmy, stosujmy jednak zasady zdrowego rozsądku. Tak jest. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. I no, oczywiście zgadzam się z panem redaktorem, że nie panikujmy, bo panika to jest pierwszy stopień do utraty jakiegokolwiek logicznego myślenia i do oczywiście wtedy byśmy się całkiem się zgubili. Nie ukrywam, jest zagrożenie jest ogromne. Przypadki potwierdzone w naszym mieście jeszcze na chwilę obecnej nie ma. Przypadki potwierdzone są w województwie lubelskim, czyli nie już niedaleko nas. Dzisiaj odbyło się też spotkanie sztabu kryzysowego w mieście, w Urzędzie Miasta Białopodlaskie, na którym ja byłem zaproszony i też zabrałem głos podczas posiedzenia tego sztabu. Szanowni Państwo, pierwsza moja rada. Często mycie rąk, dezynfekcje powierzchni, biura, stoły, klamki przede wszystkim. Ograniczać sposób przywitania się, badając ręce. Kolejna kwestia. Za każdym razem powtarzam, mycie rąk i w sposób taki dokładny, że mycie rąk niech trwa chociaż te 10-15 sekund, to będzie jeden z elementów, że możemy tego wirusa od nas odsunąć. Kolejna sprawa, unikać znajdowania się w miejscach zatłoczonych, czyli spotkań dużej grupy osób. Imprezy masowe, nawet mniej masowe i unikać osób, gdzie są, demonstrują jakiekolwiek objawy grypy. Bo pierwsze objawy tego koronawirusa to są objawy grypopodobne, czyli kichanie, kasłanie, osoby gorączkujące. Apel do tych ludzi samych, co mają takie dolegliwości, żeby oni sami starali się odsunąć, nazwijmy to kwarantannę, tak, od społeczeństwa. I każdy podejrzany przypadek trzeba go zgłosić. I nie dlatego, żeby siać panikę, tylko po to, żeby zadbać i troszczyć o zdrowie naszych i naszych bliskich. Kolejna kwestia, najważniejsza, dzieci. Dzieci bardzo rzadko chorują na takie typowe choroby spowodowane koronawirusem, ale oni są najbardziej takim nosicielem tego wirusa. Oni mogą być nosicielami, ale nie chorującymi, nie pokazującymi objawy tej choroby. Te dzieciaki są, mogą powodować zakażenie przez 4 prawie tygodnie. Czyli stara się też te dzieci w jakiś sposób odsunąć od nich ludzi starszy, ludzi, którzy borykają z chorobami nowotworowymi, ludzi, którzy mają osłabioną odporność. Już to jest ta grupa ryzyka. To jest grupa ryzyka. Nie tylko starsi ludzie, ale przede wszystkim starsi ludzie i ludzie, którzy mają dolegliwości sercowo-naczyniowe albo ludzie, którzy mają choroby układu oddechowego, chociażby astmę, chociażby jakiekolwiek schodzenie tkanki płucnej. Bo wirus, koronawirus, on nie atakuje płuc, on niszczy płuca i dlatego jest bardzo ciężki do opanowania. Kolejna kwestia, ten wirus przenosi się drogą kropelkową, tylko i wyłącznie, a więc unikajmy kichania, brychania, zasłaniajmy nos i usta, kiedy kichamy, kiedy kaszlemy i po każdym kaszlu, po każdym kichaniu do chusteczki higienicznej jednorazowej wyrzucisz i umyć ręce. W ten sposób możemy naprawdę sobie ograniczyć rozprzestrzenianie tego wirusa.